Unifikator planetu SCP-330. Klasa planetu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Biorąc pod uwagę ostatnie incydenty, SCP-330 należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do odwołania. Poważnienie poziomu drugiego jest wymagane do uzyskiwania dostępu do SCP-330 lub jego zawartości. Wszystkie bezpośrednie eksperymenty z SCP-330 należy przeprowadzać przy użyciu personelu klasy D, bez historii cukrzycy w rodzinie. Nie więcej niż dwie próbki mogą zostać usunięte z SCP-330 w dowolnym momencie, z wyjątkiem testów wyjątkowych. Opis. SCP-330 to mała, okrągła miska ze stali nierdzewnej, wypełniona zmienną ilością pojedynczo opakowanych cukierków. Do boku miski przyklejona jest odręcznie napisana notatka o treści: weź nie więcej niż dwa, proszę. Próby usunięcia notatki spotkały się z niepowodzeniem. Podobnie jak próby ukrycia lub zasłonięcia, testerzy zauważali, że niemożliwe jest uniknięcie czytania notatki, a ci, którzy nie mają jej w polu widzenia, są świadomi tego oglądania. Gdy więcej niż dwa cukierki zostaną usunięte, niezależnie od zaangażowanych środków, w ręce sprawcy zostaną natychmiast nieznaną metodą odcięte przy nadgarstkach. Testy polegające na zdalnej manipulacji przez personel klasy D spowodowały, że ręce operatora zostały usunięte pomimo braku bezpośredniego kontaktu. Badania cięcia ujawniły, że cięcie odbywa się na przełomie milimolekularnym, nie pozostawiając żadnych śladów narzędzi ani czynników zewnętrznych. Należy zauważyć, że treści cukierków muszą zostać usunięte w określonym czasie, po 24 godzinach licznik ją resetuje, a dodatkowe cukierki można usunąć z obiektu. Odkryto 3 dni po Halloween 2000 roku. Kiedy rozpoczęto policyjne śledztwo w sprawie rytualnego rozczłonkowania SCP-340, został zatrzymany jako dowód, ale wszyscy oficerowie zostali zabici. Gdy oficer opróżnił miskę z jego zawartości, przyczyna śmierci była na skutek dany usunięto. Agenci fundacji pod pozorem agentów federalnych pozyskali podmiot z akceptowalnymi stratami. Dodatek. Ze względu na ciągłe problemy z bezpieczeństwem SCP-340 będzie znajdować się w biurze doktora Konragiego, kiedy nie są wykonywane na nim testy. Eksperymenty. Nazwisko: badacz Victor. Data: 2000. Pracownikowi D-330-01 podanemu podwójnej amputacji wyposażeniu w protezy przedramion i rąk polecono usunąć z miski trzy cukierki. Z założenia testu spełniony bez natychmiastowych efektów. Jednak w ciągu 45 sekund tester zgłosił pieczenie i chwiąt w obu kitów ramion. Prawą ramię 2 cm poniżej łokcia, lewe ramię 1,5 cm poniżej łokcia. I bóle fantomowe obu u niego nieobecnych nadgarstków. Nieszczęście pacjenta przy tym dyskomforcie gwałtownie wzrosło w ciągu 180 sekund od wyjęcia trzeciego cukierka z miski. Pacjent zaczął się usuwać obie własne protezy. Po rzuceniu protezy na ziemię badany zgłosił, że dyskomfort ustał. Badania dermatologiczne kutów testera nie wykazały żadnych niezwykłych podrażeń ani stanów zapalnych. Badanie mechaniczne protezy pacjenta ujawniło, że oprócz uszkodzeń fizycznych spowodowanymi wrzuceniem protezy na ziemię, protezy miały usunięto. Tester dostał nowe protezy, identyczne z pierwszą parą, ale zgłaszał uczucie, że wkładanie ich było złe. Zastosowano przymus i podmiot niechętnie założył lewą protezę. Uwaga, pacjent jest praworęczny. Jednakże, gdy kazano mu założyć właściwą protezę, pacjent zaczął płakać niespokojnie i wymachiwać rękami, aż lewa proteza się odłączyła.
Analiza materiału wideo ujawniła, że pacjent nie przymocował prawidłowo lewej protezy do pnia. Badanie mechaniczne lewej protezy ujawniło tylko fizyczne uszkodzenia, które zostały spowodowane wyrzuceniem ich na ziemię. 24 godziny później testerowi dano świeże protezy i nie zgłoszono żadnych trudności w ich założeniu. Podmiot nie został poddany terminacji, ponieważ brakuje pracowników klasy D przyzwyczajonych do protezy.